Kochani, i teraz wchodzę ja całe na czerwono. Witam Was ponownie na moim kanale. Dziś pokażę Wam krótką relację z parowania lotników. Materiał nagrywany 2 dni, czyli początek, pierwszy dzień, 4 marca, drugi dzień, 5 marca. Myślę, że dam Wam dowód na to, że niektóre patenty i triki, które pokazuję, działają u mnie, że nie jest to tylko jakieś moja fanaberia, że działa to, że jest to poparte dowodami. Zresztą mnóstwo komentarzy od Was, że próbowaliście, że jest to fajne. Niektórzy nie wiedzieli, niektórzy piszą, że wiedzieli. Super, fajnie, jesteście gotowi. Także zapraszam Was teraz do mojego gołębniczka. Za chwilę urwiemy i pokazujemy dzień pierwszy, dzień drugi, jak to wygląda. Zapraszam, chodźcie za mną. Kochani, i witam Was bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy 4 marca, pierwszy dzień parowania gołębi. Jak to u mnie wygląda? Jak widzicie, jest to troszeczkę inaczej, troszeczkę nietypowo. A więc zacznijmy od początku. Wszystkie starsze gołębie dostały swoje parki. Dlatego też, że prawdopodobieństwo, że gdzieś tam w lotach zginie ich mniej, jest troszkę większe. I dlatego też chcę, żeby wszystkie starsze gołębie miały też starszych partnerów. Natomiast cała reszta jest tutaj rzucona na osobne. Przeważnie są to młode gołąbki. Co ciekawe, mam 10 samcy więcej niż samiczek. Czy to wielki problem? Osobiście uważam, że nie, i niech to będzie taka podpowiedź dla wszystkich hodowców, że samczyk absolutnie wcale nawet nie musi być sparowany, na co mam dowody. W zeszłym roku 2 najlepsze samczyki w mojej hodowli roczne nie miały partnerów. Mówiąc konkretniej, jeden stracił partnerkę tuż przed pierwszym lotem, natomiast drugi w ogóle nie był sparowany. Jak widzicie, udało im się wykręcić super fajne wyniki. Zresztą zdobyliśmy mistrza oddziału w gołębiach rocznych, drugiego przodownika okręgu. Także no, nie ma perfekcji. To nie jest tak, że wszystko musi być na tip-top w tych sprawach, że samczyk, który nie ma partnerki, jest skazany na przegraną, a wręcz, kto wie, czy może nie jest odwrotnie, ponieważ gdzieś tam tym gołąbkom zaoszczędzamy jakiegoś stresu związanego właśnie z schowaniem młodych, zamykaniem go w celi z partnerką. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie, jest to stres, aczkolwiek stres pozytywny. Niemniej jednak jest to jakieś tam wydarzenie, jakoś to działa na psychikę gołębka. No i tak to wygląda, jak widzicie. Półki, które są pozamykane, tam już są parki porobione. I teraz bardzo często zwracacie uwagę, skoro karmię gołąbki w karmnikach, po co są te małe kubeczki. Nie jest to żadna gra motywacyjna, nie jest to nic innego, jak po prostu właśnie w zaistniałej sytuacji, tak jak tu pokażę w tej otwartej półce, zakładamy, wszystko było wyparzone w zmywarce, doskonale się nadaje, w jednym kubeczku woda, w drugim ziarno i po prostu gołąbki są do dobrego sparowania. A mówiąc po poznańsku, w ogóle dajcie znać, bo to jest dosyć zabawna sytuacja, u nas nazywa się to parzeniem, że parzymy gołębie. Wiem, że dużo moich kolegów śmieje się z tego nazewnictwa, natomiast no, wszystkie regiony Polski mają to do siebie, że te nazewnictwo mają
swoje. W ogóle super fajna rzecz. Możecie pisać w komentarzach, jak u Was mówi się nietypowo na różne rzeczy. Słyszałem już na przykład określenie rawka. Słyszałem, rawka to jest bodajże, o ile dobrze mówię, poprawcie mnie, to jest ta część. Ale pewności nie mam. Też takim niestandardowym, powiedzmy, powiedzeniem jest nazywanie młodego gołąbka wukiem, a u nas parzymy gołębie. Także koniecznie, co jeszcze, co jest z takich ciekawostek, kiedyś też słyszałem określenie z poznańskiego, żeby było ciekawiej, że na klatkę, w której przewozi się gołębie do transportu gołębi, mówi się klapkord. Powiem szczerze, że no w tej chwili raczej to już nie jest używane, albo bardzo, bardzo mała ilość, bardzo mała ilość hodowców używa, aczkolwiek klapnik to słyszałem parę razy. Także co? Będziemy wracać tu jutro. Jak widzicie, jakaś tam harmonia jest. Oczywiście pilnujemy, żeby się krzywda nie stała samiczką, gdyż agresywny samiec, jak wiecie, może tutaj nawywijać. Miałem już dzisiaj taki przypadek, dokładnie w tej celce. I co ciekawe, nie było to od razu, lecz po jakimś czasie wciekł się samczyk i bardzo bił samiczkę. O patentach możecie na takie rzeczy posłuchać na poprzednim moim materiale. I jak mówiłem, jeden z patentów tutaj u mnie już znalazł swoje zastosowanie. Czyli wchodzimy do gołębniczka młodych. Ten knombrny samczyk, a tu samiczka, którą nadmiernie bił. Myślę, że do jutra już się troszeczkę uspokoją i generalnie skończy się to wszystko happy endem. Także co, tyle mojego krótkiego wywodu. Jak widzicie, jakoś to tam wygląda. Nie panikujemy. Tak jak powiedziałem, samczyk sam na loty nie jest wyrokiem. Szaleństwo, o tu doroszyna młody walczy bardzo ostro. Tak zwany stalowy czy dębowy, stalowy chyba. Taki przydomek dostał. Dość fajnie leciał, jest to od mojego przyjaciela Grzesia Doroszyńskiego, samczyk. I tyle. Co jakiś czas sukcesywnie wchodzę tu, jeśli widzę, że jakaś nowa parka się stworzyła. Siedzę w celi, zamykam tą celę, oczywiście ziarno, oczywiście woda i działamy, moi drodzy. Także na to zakończymy pierwszy dzień i za chwilę zobaczycie drugi, jak to wygląda dzień w dniu drugim. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. No i witam Was bardzo serdecznie. Dzień drugi, moi drodzy. I co tu mamy? Jak widzimy, wszystko w jak najbardziej porządku, wszystkie gołębie połączone. Natomiast te samczyki tutaj wolno chodzące, niestety są to samczyki, które nie mają partnerek. Z racji tego, że gdzieś tych partnerek nam brakuje, jak już mówiłem wcześniej, zostaną same. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to jest tu opcja numer dwa na krewkie samce. Jak widzicie, samczyk pilnuje celi, natomiast samiczka jest zamknięta tak, żeby nie było dostępu. Taki stan rzeczy, jako że dzisiaj je połączyliśmy, będzie trwał do jutra. Jest przedziałka. Taki stan rzeczy będzie trwał do jutra. Jutro mam zamiar zobaczyć pozytywny obrazek, gdzie samiczka już będzie kiwać samcowi. Podobnie jest o tutaj, chociaż tu już zaczyna się coś dziać. Samczyk pilnuje swojej celi.
Samiczka jest tuż obok. Co ciekawe, pamiętacie parkę, która wczoraj była osobno, ponieważ samczyk bardzo atakował samicę. Dziś, jak już widzicie, są u siebie usilnie zakochane, jak mawiał klasyk. Prawda, że piękny widok? Czyli co, działa patent? Działa. Możemy odkreślić, że jak najbardziej patent, o którym mówiłem niedawno, działa wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie widzieli patentów odnośnie samczyków atakujących. Zapraszam do zapoznania się. Myślę, że lektura dobra. Dostaję od Was mnóstwo wiadomości, że gdzieś też się sprawdza. I tyle. Co jeszcze należy wspomnieć? Ano należy wspomnieć, że jak dobrze widać, w żadnej półce nie ma jeszcze misek, ponieważ dajemy im tu trochę więcej swobody, a miseczki rzucimy gdzieś na około czwarty, piąty dzień. Czwarty, piąty dzień. Naprawdę wygląda to super, jak już mówiłem. Jest to optymalna metoda, która, że tak powiem, jakoś bardzo czasu nam nie będzie zajmować. Możemy sobie na nią pozwolić, gdyż lecimy suchym wdowieństwem, jak już mówiłem wcześniej, rok, drugi i tak naprawdę to, jak się połączą, no nie ma dla nas większego znaczenia. Natomiast, jak już mówiłem w tym wcześniejszym filmiku, znaczenie ma, żeby wszystkie stare gołębie były połączone razem, gdyż nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie w sezonie lotowym najzwyczajniej na świecie partner gubi swoją partnerkę i odwrotnie. Także jak widzicie, hodowla gołębi to spokój, jakieś tam wyrachowanie. Kombinujemy cały czas, próbujemy poprawiać pewne rzeczy, sami się uczymy. No wygląda to naprawdę dobrze, wygląda to naprawdę dobrze. Jak na razie pozwolimy im po zniesieniu jajeczek siedzieć na tych jajkach, dopóki same nie zejdą. Przewidywany czas jest tak plus minus około 3 tygodnie. Przed pierwszym lotem mam nadzieję, że już zaczną schodzić. Zostaną one przerzucone, samiczki, do swojego gołębnika i jak to mówią, 100% będzie już wdowieństwa. Wygląda to, zobaczcie jaka cisza pomimo tyle. O, i tu kolejna para. Jak widzicie, problem został zażegnany, także mogą wrócić do swojej półeczki. I no i to jest właśnie dowód na to, że gdzieś te wszystkie nasze kiwki, które opowiadamy, które staramy się Wam podpowiadać, one naprawdę działają. Jest to gdzieś tam z naszego doświadczenia wyciągnięte. Dzięki temu mam nadzieję, że nie musicie błądzić. Nie musicie błądzić. Pozwoli Wam to uniknąć może więcej jakichś błędów, które my popełnialiśmy i tak dalej. Jak widzicie, roletka schowana. A tu co mamy? Tu mamy głąb kapusty. Ponieważ jak mamy jakieś nadmiar, powiedzmy, kapusty, to czy jakiś warzywek rzucane są tutaj, one sobie skubią to. Jak widzicie, bardzo im to służy. Gołąbki żywiołowe. Co jeszcze należy wspomnieć? Na pewno za niedługo kał będzie płynął,
całymi strumieniami. Mocno zielony, czarny, fioletowy, niebieski. Wszystkie kolory tańczy. Nie panikujemy, jest to normalne, jak już mówiłem wcześniej też. Jest to stres i nic nadzwyczajnego, moi drodzy. Także co, myślę tyle. No, za około kilka dni będziemy je tu wypuszczać. Jest to na pewno jakieś logistyczne sprawa skomplikowana, ponieważ no jednak gołębnik o takich gabarytach bez przedziałów, jak to mówią, ma swoje słabe strony. Ale mamy już to opanowane. Spójrzcie tylko, jaki to jest olbrzym. Jak na gołębnik lotowy i mówię, co ciekawe, nigdy nie był on przedzielany żadnym korytarzem. Dużo zapytań z waszej strony. Jak je się łapie w tak trudnych warunkach? Jak zwykle próbujemy sobie gdzieś tam to wszystko ułatwić. Otwieramy te okienka, gołębie wrzucamy na wojlerę, a z wojler ściągamy jak przysłowiowe kury. Jak widzicie zresztą na filmach, nasze gołąbki nie są przesadnie jakoś strachliwe, nie boją się nas, także nosimy tutaj klateczkę, zabieramy pojedynczo i wszystko w porządku. No co, żeby was nie zanudzić, no czekamy za następnymi materiałami. Kochani, o ile statystyka subskrypcji zdecydowanie troszeczkę się podniosła, no to jednak mam obowiązek do namawiania was dalszego do subskrypcji, tak żeby was nic nie ominęło. Prócz tego obok jest symbol dzwoneczka. Kiedy po wciśnięciu tego dzwoneczka zawsze dostaniecie powiadomienie, że dodałem coś nowego, będziecie na bieżąco. Myślę, że za tydzień też mam jakieś wolne, coś tam dla was nagram. I tak dalej, i tak dalej. Tym razem dziś obędzie się bez pokazywania nowych jakichś zamienników, patentów. Natomiast w najbliższym czasie szykujemy znowu specjalnie dla was coś wielkiego i tak dalej. No będą te filmy przeplatane. Dlatego dzwoneczek, subskrypcja, lajki, komentarz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dobry lot.